Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrym, Gdańsk chce być miastem solidarności. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję, bo na po scenie i trzymał nóż w prawym bodajże ręku, jak dobrze pamiętam, i tylko wykrzyczał, że siedział 5 lat w więzieniu przez PO. To tylko byłam w stanie usłyszeć, jak córka mi powiedziała: mamo, chodź, on ma nóż, zaraz po prostu stamtąd odeszłyśmy.